Nowy szpital we Pskowie jest w posiadaniu nowego urządzenia. Co to za urządzenie i co zmienia dla pacjentów? Tak, od niespełna miesiąca jesteśmy w posiadaniu nowego ultrasonografu stacjonarnego, który zakupiliśmy od firmy SUI. Jest to urządzenie wyposażone w trzy rodzaje głowic. Głowice do oceny narządów jamy brzusznej, do oceny narządów powierzchownych, narządu ruchu, jak również głowice do oceny przezpochwowej. Urządzenie jest również wyposażone w opcję dopplerowską, oceniającą przepływy naczyniowe. W związku z tym daje możliwości tutaj zarówno narządów powierzchownych, tak jak powiedziałem, jak i głębokich. Korzystają z niego lekarze oceniający jamę brzuszną, czyli interniści, chirurdzy, oddział stacji dializ, czyli lekarze z oddziału oceniające narządy układu moczowego, również urolog, który przyjmuje w naszej poradni urologicznej i również pani doktor z poradni reumatologicznej. Jak wcześniej wspomniałem, ponieważ wyposażony jest również w głowicę dopochwową, ginekolodzy również mogą ocenić narząd rodny kobiety przy użyciu tej głowicy. Oczywiście urządzenie nie jest urządzeniem tanim, ale warto wydać pieniądze, żeby posiadać dobry sprzęt, który daje możliwości lepszej diagnostyki, czyli z pożytkiem dla naszych pacjentów jest również właśnie wykorzystywany dla poprawy naszych zdolności diagnostycznych i tym bardziej później terapeutycznych. O jakiej kwocie mówimy? No niestety te urządzenia tego typu nie należą do tanich, jak wspomniałem. To jest koszt zakupu o granicach 80 tysięcy, ale korzystnie rozłożony na raty za porozumieniem stron firmy i naszego szpitala. W związku z tym nie jest to bardzo odczuwane dla naszego budżetu wydatek miesięczny, a w pełni jesteśmy jego dysponentem. I dlatego, ponieważ nie mieliśmy już od paru lat dobrze sprawnego takiego urządzenia wyposażonego w tego typu opcje do badania. Ale opłaca się. Bardzo. Z pożytkiem, jak powiedziałem, dla naszych pacjentów, bo to głównie dla nich zakupiliśmy ten sprzęt, jak również dla naszych lekarzy, którzy z przyjemnością będą te badania wykonywać. Będzie, myślę, im to dawało dużo satysfakcji, kiedy w trafny sposób będą mogli ocenić te narządy.